Dobra, pozostaje nam już tylko Vulcano Barrel. Vulcano Barrel. Vulcan Barrel, ale nie Vulcano. Ja nie wiem, zawsze muszę dodawać to Ano. Ja nigdy nie mogę powiedzieć tego. Vulcan, normalnie, tak jak się powinno mówić. Zawsze muszę mówić Vulcano. Jakby, kurde, nie wiem. Jakbym się uparł na to Vulcano. A pamiętajmy, że poprzedni upgrade to był Vulcan Fury. Tak tylko w ramach przypomnienia, ponieważ ten upgrade, który mamy, to jest Vulcano Barrel. Czyli dzięki temu mamy przy okazji więcej ammo. Śmietniku jeden. Myślałeś, że co, przede mną uciekniesz? Wolne żarty. Jeszcze 5 mamy do ogarnięcia. Jeszcze 5. Spokojnie. Może nie pójdzie mi aż tak źle w tej misji? Kurde, ale się zesrałem. Ze strachu. Jeszcze 4. Jeszcze cholera jasna 4. Tam widzę, że... Ty! Skrzynki tam są! Skrzynki! Ty naprawdę mi... Teraz to ja miałem naprawdę ogromnego farta. Przecież to się źle mogło skończyć. Dobra, jeszcze jeden. Gdzie jest jeden? Sprawdźmy na mapie może. Będzie łagodniej. No niewiele mi to mówi. Gdyby pokazała się moja strzałka, to bym wtedy wiedział, gdzie ja jestem. Więc teraz muszę niestety na oko mniej więcej sprawdzać, gdzie on może się chować. Ale jestem przekonany, że on gdzieś tutaj się czai, bo mapa wskazywała ten teren. A myślę, że mapa nie oszukałaby mnie w tej kwestii. Myślę, że on gdzieś tutaj się skampił i teraz się frajer ze mnie śmieje zza krzaków, że ja go tutaj będę szukał po łebkach, a on sobie tutaj będzie mógł pozwalać na nie wiadomo co. Więc to tylko kwestia czasu, aż go znajdę. Uwierzcie mi. A widzicie, mówiłem, że się sprzedał. Gdzie on jest? Tam jest. Mówiłem. No i Sig nas pochwalił, że jednak udowodniliśmy, że jak chcemy, to potrafimy. Nic nadzwyczajnego. Sig nie miał wyjścia, musiał nas pochwalić. No więc musimy teraz Haven Forest opuścić. Trudno się mówi. Trzeba lecieć z dalszymi misjami. Teraz chyba będziemy mogli już legit iść do Onin, dlatego że tam będzie powrót do Diga. Do Dig w zasadzie, do lokacji pod nazwą Dig. Dla tych, co nie oglądali poprzednich odcinków i nie wiem, serię teraz zaczynają oglądać. Szybkie streszczenie. Dig. To jest lokacja, w której było wiertło. Żeby nie myśleć, że wiertło analne. No i co? Jest tam sobie wiertło. I w tym wiertle Baron Praxis po prostu chciał się dokopać gdzieś tam do ziemi. Do głębokości tam nawet pod ziemi. I musieliśmy te linki przeciąć. Pamiętacie zresztą, jakie linki z poprzednich odcinków? No i teraz w międzyczasie doszło do pewnego przemeblowania w tamtym miejscu przez nas zresztą. No i musimy zobaczyć, co tam ciekawego się zmieniło. Może tam na nas jakiś fragment pieczęci Mara czeka? Kto wie? Kto wie? Ja nie wiem, nie wypowiem się w tej kwestii. Jakby to powiedzieć, nie ignoruję tego faktu, aczkolwiek... Myślę, że coś tam może na nas jednak czekać. Ale co? To się z czasem okaże, co na nas tam czeka. Dobra, wychodzimy stąd. Nic tu po nas. No dobra, jesteśmy już u góry i teraz myślę, że ominiemy sobie Warp Gate i znowu zrobimy ten glitch. Czyli...
Nie udało się. Ale może teraz się uda. Do odważnych świat należy, moi drodzy. Do odważnych świat należy. Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem. Ale okej, udało się, to najważniejsze. Znowu mi się te przyciski pomyliły. Z tego co widzę, nic nie mamy dostępnego poza Onin, więc w zasadzie musimy już tam się dostać. Okej, no to ruszamy do baru Onin, zobaczymy co tam ciekawego się dowiemy. W sumie to niedaleko jest. Mógłbym w zasadzie tylko jetboardem się tam dostać, ale I guess. Lubię strasznie podróżować tymi samochodzikami, więc... wszystko jedno mi, w zasadzie. Zaraz i tak jesteśmy tutaj na bazarskim rejonie. What? No w zasadzie to trochę prawda jest, będziemy zaraz na bazarskim rejonie. Jack to kurde powinien być taki kurde raper, nie? On powinien teraz tutaj zacząć nawijać. Yo, 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 jestem Jack. Wychowałem się na łazarskim rejonie. Crimson Guardowie mnie ścigają. I myślę sobie, że zaraz pociągną mi kakao. Hola, 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 jestem Jack. Ze mną jest Daxter. A ty możesz się walnąć w ten pusty... No i zjebałem. No i zjebałem. Dobra. Let's go. The Birdbrain and I were just talking about you, Jack. Onin is very proud of what you did. What I did? What you did, what you do, it's all the same. Will you stop with the deja voodoo stuff? It's creepy! Onin says you must find the Tomb of Mar. Even now, Baron Praxis seeks the tomb, but only the one true heir of Mar can open the tomb seal. We believe the kid is the key. The prophecies say that the true heir of Mar must face the ancient oracle. He alone must circumvent the cunning test of Manon. He alone must wield the precursor stone, thereby unleashing the... Jeez Louise, faster, lady! Stop with this snooty mythic talk already, huh? You know that it hurts my lips. Why is Mar's tomb so important? The fabled precursor stone is rumored to sleep within the tomb, stupid. I added the stupid part. The precursor stone contains vast eco-energies. It can be used for great good or great evil. I just love seeing that last part. The Baron wants the precursor stone for himself to rule the world, but he is playing with forces he does not understand. Okay, Pecker. So how do I get this precursor stone? First, you must go to the dig and find the lurker totem. Onan and I have learned that a piece to the seal of Mar is contained within its ancient carvings. You must find all three pieces of the seal to open Mar's gate into the canyon. Okej. Więc powrót do Dig, moi drodzy. No i dobra, czego żeśmy się tutaj ciekawego dowiedzieli? W zasadzie to wejdę do jakiegoś pojazdu i wam poopowiadam. Jak to ja zresztą, bo ja lubię jakby wam opowiadać o tym, co ma miejsce w gierce, więc... Tylko będzie musieli zawrócić, bo wtedy się trzeba dostać. Więc tak, Pecker nam tutaj wspominał o Precursor Stone, że Baron Praxis ma zamiar zabrać Precursor Stone od wyroczni, która pilnuje tego Precursor Stone. Tylko, że Baron jest trochę idiotą, dlatego, że... Tylko dziedziniec ma dostęp do Precursor Stone i tylko dziedziniec będzie mógł, powiedzmy, dotknąć, tudzież, nie wiem, strzec tego. Baron niestety swoją czarną stroną jest, no nie ukrywajmy, ale skażony złem, przez co Precursor Stone nie należy do niego. I gdy on przejmie kontrolę nad Precursor Stone, no to świat może zostać w sumie zgładzony. A my nie możemy do tego dopuścić.
Dobra, więc wsiądźmy w ten pojazd. Mam nadzieję, że dzisiaj gra mi się nie zgliczuje, bo mam akurat zastosowanie na ten glitch, a mianowicie taki, że będę musiał zrestartować grę. Co nie jest mi oczywiście na rękę. Znaczy, wiadomo, to jest tylko kilka kliknięć i żaden problem, ale jednak wolę, żeby wszystko przebiegło bez żadnych problemów. Oczywiście saveik nam się tutaj odpalił. Oczywiście, że tak. I teraz Dick przeszedł kompletne przemeblowanie z tego, co mieliśmy ostatnio. A przypominam, że ostatnio to był obóz, w którym grasowali Crimson Guardowie. I było ogromne wiertło, które zniszczyliśmy w zasadzie. Więc no. Zobaczmy, co tam ciekawego tutaj będzie. I sorry za odkurzacz w tle, jeżeli słyszycie. Wow. Na samym starcie już metalheady na nas tutaj czekają. 300 skull gemsów. Proszę bardzo. Utworzyło się tutaj teraz miasto. Jak zresztą sami widzicie. I zostaliśmy tutaj też wysłani dlatego, że tu jest pieczęć Mara i szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że ta misja od Brutera się trochę za szybko zaczęła, no bo jednak ni stąd ni zowąd poszliśmy do portu po pierwszą tam pieczęć Mara, a w tej cutscence Jack dopiero się dowiedział, że coś takiego jak pieczęć Mara istnieje i jak je zebrać. Rozumiecie tę przesłankę i tak dalej, no nie? Wiecie, o co chyba chodzi. No i musimy teraz te przyciski tutaj ogarnąć i znaleźć tą pieczęć Mara nieszczęsną. Więc technicznie, kurde, misja Brutera za szybko się tutaj zadziała, co oznacza, że czyżby Naughty Dog, kurde, źle misję ustawiło? Wiecie, taki sam problem był z Crashem 1, gdzie mieliśmy poziom Heavy Machinery i Cortex Castle, no nie? Zapamiętajcie teraz to, co wam powiem. Heavy Machinery technicznie dzieje się niekanonicznie w Crashu 1. Dlaczego? Ponieważ zaczynamy w fabryce, a Cortex Castle dzieje się przed wejściem do fabryki, to tej samej fabryki, pragnę zauważyć. Zauważyłem, że Naughty Dog lubi te same błędy powtarzać. Nie wiem, czy to jest przez to, że oni jakby no nie są za bardzo tego świadomi, czy po prostu to już jest taka ich natura, czy Bóg wie, o co chodzi. Może za szybko trochę te misje ogarniali w Jacku 2, stąd te takie trochę malutkie błędy. Wiecie, to są błędy, które w zasadzie to są takie pierdoły niż błędy, ale jednak trochę to psuje tą ciągłość fabularną, I guess. Moim skromnym zdaniem. Oj, mamy tutaj do Vulcan Fury Ammo. No i apteczka, która oczywiście została przed chwilą przeze mnie ogarnięta. Aj! No to po prostu był śmiech na sali w tym wypadku. To był po prostu śmiech na sali. Więc jeszcze raz trzeba będzie to powtórzyć. Z tego co wiem, w tej lokacji są tylko 4 bodajże albo 5 Precursor Orbów, więc my mamy już 3 zebrane. Co daje nam dosyć ładny wynik. Bo myślę, że w tej sesji spokojnie wbijemy trofkę za Precursor Orby. O, już mamy 100 na 200, więc gdybyśmy jeszcze raz tak zginęli, no to już mielibyśmy kompletne ammo do Vulcan Fury. A, widzicie, kurde? Tam na nas jeszcze metalheady czekają ze skull gemami. Dobra, 312. Tutaj w radze uważać, bo lawa jest niestety bardzo gorąca. Co zresztą możecie zobaczyć. Myślę, że to w sumie nie odkryłem tutaj za bardzo Ameryki, bo raczej każdy wie, że lawa jest gorąca. I lecimy teraz do góry po Precursor Orba.
Nie będę tego komentował. Nie będę tego po prostu komentował. Tam mamy jeszcze Precursor Orba i do jasnej ciasnej. Tam go widzę. Widzę go. I my go zdobędziemy zaraz. Myślałem, że tutaj jest platforma, nie zauważyłem tej lawy. Okej. Może mi się uda przeskoczyć. To było tak głupie, że nawet nie chciałem wam tego pokazywać, bo po prostu byście się śmiali ze mnie, więc no. Więc kontynuujmy dalej te przygody i na pełnej wleciałem w Metalheada. Zrobiłem z nim tak zwaną czołówkę. Tak, tak, w końcu pójdę do tej wyroczni i kupię te upgrade do Dark Jacka. Chociaż ja w zasadzie wolę tylko jeden, czyli ten, który mamy obecnie, bo nie będę ukrywał, ale pozostałe tak jakoś nie robią na mnie jakiegoś super wrażenia, jeżeli mam być szczery. Jeszcze tylko dwa, jeszcze tylko dwa. Nie wiem czemu, ale lubię właśnie ten fragment tej oto muzyki. Ta, jak wiecie, jak ta muzyka się w taki oto sposób zaczyna rozkręcać, no nie? Bo to trochę daje takie, wiecie, poczucie, że jednak hej. No, nie jest to może zbyt bezpieczna lokacja do zwiedzania. Dobra, tutaj mamy ogarnięte, więc teraz jeszcze tylko dwa przyciski. Gdzie to gdzie są te cholerne dwa przyciski? Tutaj byłem. No ciężko byłoby, żebym nie był, biorąc pod uwagę, że się tutaj dostałem za pomocą tych kraciastych platform. Spróbujmy pójść tędy. Tędy nas jeszcze nie było. Dobra, o nie, o nie, o nie, tylko nie to, ja nie lubię tej sekcji z tą huśtawą. O Jezu, jak ja bardzo tej sekcji nie lubię. Oj, bardzo jej nie lubię, ale udało mi się ją za pierwszym razem ogarnąć, więc jest git. ...328, dobra. Trzeba tam się dostać. Dobra. ...282. Dobra, dobra, nie ogarnąłem przez chwilę, że tutaj ten Metalhead się pojawił. Oh my god.
Dobra, tam widziałem, że jest przycisk. Więc idźmy do niego. Tak, tutaj był. To chyba był ten niewciśnięty. Mapa oczywiście nam nie pokaże, więc musimy tutaj na oko mniej więcej grać. To był ten niewciśnięty. Chyba, że tam u góry jest ostatni przycisk. To by miało sens. Powiem wam szczerze, że niestety nie pamiętam tej misji za dobrze. Dlatego tutaj niestety moja pamięć się trochę urwała. Ale dam sobie rękę uciąć, że chodzi o to, że ten przycisk ostatni właśnie jest tam. Pewności co prawda 100% nie mogę mieć. Ale zawsze można sprawdzić. Więc spróbujmy tam się jako tako dostać. Tam jest lawa, niedobrze. Spróbujmy tam się z powrotem dostać. Dobra, trzeba niestety naokoło iść. Fuck. Tam do tej huśtawki trzeba iść, bo innej drogi niestety nie ma. No trudno się mówi, żyje się dalej. Wspominałem już o tym, że z tą misją nie miałem jakichś super problemów, czy nie? Jeżeli wspominałem, że nie miałem, no to wiedzcie, że nie miałem. To zdanie w ogóle bez sensu było, nawet nie wiem skąd je urwałem. Chyba z 4 liter co jedynie. Niu! Dobra, jeden został. Zapomniałem, że one się przecież zapisują, te guziki. Fuck. Widzicie? Ja dzisiaj nie myślę, okej? Okay? Ja dzisiaj nie myślę. Dajcie mi spokój. No i dobra, jesteśmy z powrotem na drugiej stronie. I teraz zobaczmy, czy uda nam się tam dostać. Nie uda nam się. Co oznacza, że chyba faktycznie ten przycisk ostatni jest w innym miejscu niż tutaj na samej górze. A byłem święcie przekonany, że ostatni przycisk byłby tam u góry, że trzeba byłoby się dostać za pomocą, wiecie, no wiecie jak, wiecie o co mi chodzi. Jednakże myliłem się. Chociaż gdybym ja był na miejscu Mara, to ja dawno bym wstawił to w tamtym miejscu, niż kombinował z jakimiś zbędnymi lokacjami, które w zasadzie ni to nie kleją się jakoś super ze sobą. Ale tu widzę, że jest ten przycisk ostatni, więc powiedzmy, że trafiłem. I Precursor Orb. A proszę. Dobra, wciskamy szybko. No i mamy 283 Precursor Orby. Więc teraz będziemy mogli wracać do góry i zobaczmy, co tam ciekawego się kryje na tej górze, na tym drewnianym palu, który został teraz ustawiony do góry. Oczywiście, że tak. To chciałem powiedzieć. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde.
Kurczysyny mnie ścigają. Dobra, mam tutaj ammo jeszcze. O cholera, co tu się dzieje? What the fuck? Widzę, że tutaj za pomocą jetboardu trzeba się dostać. To śmiesznie nawet wyglądało. Nie powiem, że nie. No w sumie może nie za pomocą jetboardu, ale tak też można się dostać. Czy aby na pewno tutaj nie ma żadnego jeszcze precursor orba? Nie widzę. Mógłbym w zasadzie tutaj Dark Jacka użyć, ale dla mnie to byłoby oficjalnie marnotrawstwo Dark Jacka, więc po co to komu? I właśnie w taki głupi sposób łatwo się ginie w tej gierce. Tak więc miejcie, bierzcie to też pod uwagę. Nie powtarzajcie takich błędów jak ja, ponieważ powtarzanie takich błędów jak ja grozi po prostu wodogłowiem w dupie. Dobra, gdzie jest ten? Dobra, tu jest ta huśtawka, widzę. Dawaj, no chono tu. Powiem wam tak. Do tej huśtawki nie mam za grosz cierpliwości. Ale się udało, w końcu się udało. W końcu się nareszcie udało. Teraz tylko dostać się do tego artefaktu, który na nas czeka. Bo już i tak zaspoilerowałem, gdzie dokładnie idziemy. Dobrze. Tam widzę, że już są, kurde, metalheady, które na nas czekają. Życie w razie co mamy. Kurde. Uwaga, uwaga. Jezus Maria. Co ten mar tutaj najlepszy? I'm on it. Wait a minute. I think this time you should go get the thing. Looks dodgy up there. Don't hurt yourself, Jack. It's a curse, isn't it?